Dzień dobry. Dzisiaj naszym rozmówcą we Wszechnicy jest profesor Jerzy Wilkin, którego gościmy w związku z publikacją kolejnego raportu o stanie wsi Polska Wieś 2016, wydanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i wydawnictwo Scholar. Jest pan autorem pierwszego rozdziału, takiej syntezy tego raportu, Polska Wieś na tle kraju i Europy. I jedną z konkluzji i całego raportu i tego rozdziału jest takie stwierdzenie, no, powracające już od wielu lat, że wieś polska jest coraz mniej rolnicza. I zanim porozmawiamy o tym, jakie są teraz te polskie wsie, jakie one się stają, chciałabym jednak na chwilę porozmawiać o rolnictwie. Jaka jest aktualna kondycja naszego rolnictwa i jego perspektywy, może nie bardzo dalekosiężne, no ale w perspektywie kilku najbliższych lat. Kondycja rolnictwa jest nie najgorsza, chociaż zawahałem się, czy powiedzieć, że jest dobra. W ogóle rzadko kiedy sami rolnicy, gdy ich pytać, jaka jest kondycja jego gospodarstwa czy rolnictwa, to rzadko kiedy powie, że jest znakomita na przykład. Ja uważam, że ta kondycja jest znacznie lepsza niż była na przykład 12 lat temu, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Dzięki temu, że jesteśmy od 12 lat w Unii, poprawiło się w rolnictwie bardzo dużo, pod każdym względem, mogę powiedzieć, ale jest cały szereg zagrożeń w rolnictwie. Ciągle nasze rolnictwo ma złe proporcje, jak to się mówi, czynników produkcji, to znaczy ziemi, kapitału i pracy. Mamy ciągle relatywnie za dużo zaangażowanych zasobów siły roboczej, która nie jest wykorzystana w rolnictwie, bo nie może być w małym gospodarstwie wykorzystana, ale ona jest powiązana. Mamy też ciągle za mało kapitału w rolnictwie i za mało inwestycji. Tak. Czyli w związku z tym, jak porównujemy strukturę rolnictwa na przykład z krajami byłej piętnastki, czyli tych krajami Europy Zachodniej, wyżej rozwiniętymi, to tam uzbrojenie pracy i w związku z tym produktywność pracy jest kilkakrotnie wyższa niż w Polsce. Kilkakrotnie, to nie są 30, 50, ale 3, 5, 6 razy, zależnie od kraju. Ale to wynika z tego, że ta praca jest słabo wyposażona w ziemię i w kapitał. Ale czy to się poprawia? No bo te 12 poprawia lat... się troszeczkę, ale wolno. No, ciągle mamy statystycznie 1 000 000, mniej więcej 200 000 gospodarstw. Francja, która ma prawie dwukrotnie więcej użytków rolnych niż Polska, ma około 400 000 gospodarstw. Także to o czym świadczy. Poprawia się trochę. Znikają gospodarstwa te najmniejsze, ubywa tych gospodarstw. I to gospodarstw nie tylko tych najmniejszych, ubywa gospodarstw na przykład tych uważanych za średnie, które mają po 10, 15. Okazało się, że taką granicą oddzielającą zbiorowość gospodarstw, których liczba spada i tych, która rośnie, to jest około 30 hektarów. Czyli to jest to minimum, żeby to było... Czyli krótko mówiąc, gospodarstwa, które mają przynajmniej 30 hektarów, jeśli chodzi o taką standardową produkcję, no, zróżnicowaną, nie bardzo wyspecjalizowane, to żeby funkcjonować, rozwijać się, mieć jakieś przyzwoite dochody, to w Polsce trzeba mieć gospodarstwo już powyżej 30 hektarów, a najlepiej powyżej 50. Specjaliści, moi koledzy, którzy się zajmują taką typową ekonomiką rolnictwa, wskazują, że przyszłość mają te gospodarstwa. Co nie znaczy, że gospodarstwa mniejsze nie mogą znaleźć swoich takich nisz rozwojowych. Specjalistycznych takich. Tak. I efektem tej struktury, która nie sprzyja takiemu wszechstronnemu rozwojowi tych gospodarstw towarowych, produkcyjnych, jest to, że my zaczynamy mieć kłopoty z tak zwanym wsadem surowcowym do tego, co nazywamy agrobiznesem czy gospodarką żywnościową, która, nawiasem mówiąc, się rozwinęła znakomicie, między innymi dzięki
niezwykle nowoczesnym przetwórniom, handlowi, i zaopatrzeniu i tak dalej. Bo to też Unia pociągnęła, bardzo, prawda? Bardzo, bardzo. Na przykład to, co się stało w mleczarstwie. Dzięki tym nowoczesnym formom przetwórstwa, dystrybucji, to się bardzo poprawiło. Ale już dla wielu zakładów przetwórstwa spożywczego trzeba surowiec sprowadzać z zagranicy. Na przykład z Danii, Holandii, Francji. To paradoksalne. Paradoksalne, tak. Ponieważ nasi rolnicy nie są w stanie wystarczająco dużo wyprodukować tego właśnie standardowego produktu, który jest potrzebny do tego przetworzenia. Tak, surowcem żywnościowym po prostu. I to pokazuje, że należy pewne rzeczy w odniesieniu do rolnictwa i produkcji rolnej zmienić. Ja na przykład uważam, że ta polityka także unijna, nie tylko krajowa, ale zresztą unijna jest najważniejsza, bo z niej pochodzą główne środki, powinna być, jak to się mówi, bardziej proprodukcyjna, jednocześnie z zachowaniem kwestii środowiskowych czy wielofunkcyjności, ale powinna zwrócić uwagę na to. No i tak wygląda wobec tego ta sprawa rolnictwa. Jeszcze może tylko dodam, że spośród tych 1 200 000 gospodarstw, i to są te powyżej 1 hektara, według różnych tam szacunków, tak naprawdę taką przyszłość dłuższą jako gospodarstwa towarowe i gospodarstwa dające, jak to się mówi, parytetowy poziom dochodów, czyli nie odbiegające od średniego w kraju, to my mniej więcej mamy około 100 000 takich gospodarstw. No jeśli coś się jeszcze poprawi... Czyli niecałe 10% tak tego, jest. Tej tak całej jest. Masy. Tak, tak. I ja widzę jeszcze, powiedzmy, pewne nisze dla kolejnych 100 000, ale nie więcej. I ta sytuacja wygląda. No właśnie, to nas do drugiego pytania o sprawy społeczne. No bo co się stanie z tymi setkami tysięcy tych gospodarstw, jaka je czeka, no bo muszą w jakiejś perspektywie, z tego co pan mówi, no wynika, że one muszą przestać istnieć jako gospodarstwa, tak? Natomiast jaka przyszłość i kiedy czeka ich, nie wiem, czy obecnych właścicieli, czy raczej potomków tych właścicieli? Ta sprawa o przyszłość tych setek tysięcy drobnych gospodarstw jest taką kwestią zawsze drażliwą. Ona jest drażliwa politycznie, no bo wiadomo, że to jest duża zbiorowość, to jest potężny elektorat polityczny, a także kwestia ludzka, taka humanitarna, można powiedzieć. Uważam, że należy po pierwsze otwarcie mówić o tym, że większość tych gospodarstw nie ma przestrzeni rozwoju, nie ma szans na przetrwanie jako racjonalny, efektywny producent produktów rolnych. To jest zjawisko powszechne. To znaczy w każdym kraju europejskim mamy sporą liczbę gospodarstw, które spełniają takie role, nazwijmy to, pomocnicze. U nas na przykład zaczęła funkcjonować w obiegu, nawet w takiej terminologii, pojęcie gospodarstwa sentymentalnego. Mianowicie, że na przykład na południu kraju, ale nie tylko tam, utrzymuje się gospodarstwa 2,5 hektara, które nie mają już maszyn rolniczych, praktycznie nie bardzo ma kto pracować, duża część pól zarasta chwastami i krzakami, a się te gospodarstwa utrzymuje. Nie sprzedaje ich się większemu producentowi. Na pytanie dlaczego, a to jest moje ojcowizna. Dziedzictwo, to jest, ja mam do tego sentyment, chcę to zachować. I takich gospodarstw mamy dużo. Mamy szereg gospodarstw, które ja nazywam gospodarstwami, nie chciałem powiedzieć sztucznymi, ale takimi, które stanowią swoiste zaczepienie o rolnictwo, ponieważ osoby, które mają te gospodarstwa, uważają, że ich status rolnika satysfakcjonuje. Z wielu względów są znane względy. To jest to, że jest dostęp do łatwego i taniego ubezpieczenia społecznego, czyli KRUS. To jest status rolnika, który zwalnia od płacenia podatku dochodowego. Rolnicy nie zostali objęci
przynajmniej powszechnie, tym podatkiem. W związku z tym to jest ta korzyść podatkowa. No, w czasie integracji europejskiej doszły nowe korzyści, na przykład płatności bezpośrednie hektarowe, które tak naprawdę zależą od tego, ile się tej ziemi posiada, bez względu na to, co się dzieje, czy ta ziemia jest produktywna, czy nie. Jeśli weźmiemy pod uwagę te, także to pozwala na utrzymywanie niższych kosztów mieszkalnictwa. No bo wiadomo, że wybudowanie domu na terenie wiejskim jest tańsze, ziemia ta jest tańsza pod zabudowę. I w związku z tym wiele osób utrzymuje to jako punkt zaczepienia, natomiast większość albo prawie całe dochody czerpie spoza. Często z szarej strefy, która jest na obszarach wiejskich bardziej rozwinięta niż w mieście. To badania różnego rodzaju pokazują. I teraz jeśli ukształtował się taki model czy styl życia polegający na tym. Formalnie jestem rolnikiem, mam 3-hektarowe gospodarstwo, płacę KRUS, mam w przyszłości emeryturę rolniczą, na razie nie płacę podatku, trochę czasami coś mi się uda z płatności na przykład dla małych gospodarstw z Unii Europejskiej dostać, bo jestem małym gospodarzem, tym drobnym rolnikiem. No, znajduję pracę gdzieś indziej, przy budownictwie, usługach i tak dalej, i tak dalej. Z tego czerpię główne dochody. W domu mama otrzymuje emeryturę, czy ojciec i razem sobie radzimy. I to muszę powiedzieć, że ta kombinacja tych źródeł dochodu spowodowała, że poziom dochodów na wsi się wyraźnie poprawił w ostatnich kilkunastu latach. Różne badania, to zależnie od metodologii, od źródeł danych, pokazują, że zróżnicowanie przeciętnego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, to jest taka twarda rzeczywistość na wsi i to jest mniej więcej od 70 do 82% tego, co jest średnio w kraju. Ja uważam, że to jest niezły poziom. To on nie woła o pomstę do nieba, ani nie mówi, że wieś jest dyskryminowana. No bo jednak koszty życia są niższe. No jak mówię, rzeczy, to jeszcze nie doszacowuje czasami tych dochodów szarej strefy. Ale jeszcze zapomina się czasami o jednej ważnej rzeczy, która, jak mówimy o tych dochodach, często średnie przysłaniają rzeczywistość, bo za średnią się kryje bardzo wiele rzeczy. Każdy, kto to robił badania, kto analizuje dane statystyczne, wie, że tak się dzieje. Polska wieś jest dochodowo bardzo zróżnicowana. I to na przykład mamy relatywnie większy ten przedział czy margines ludzi naprawdę ubogich, czy żyjących w biedzie. To widać gołym okiem, tak? W niektórych miejscach kraju. I mamy też sporawą grupę ludzi bardzo dobrze już zarabiających, czy wysokodochodowych. Też widać gołym okiem. Też widać. W związku z tym taki popularna miara zróżnicowania dochodów, jaką jest tak zwany współczynnik Giniego, który jest używany do porównań międzynarodowych, krajowych. Na przykład dla Polski to jest tam trochę powyżej 0,30 mniej więcej. To dla wsi to jest już 0,50 mniej więcej. To wyjaśnijmy, co to znaczy. Co to znaczy, że dochody na wsi są znacznie bardziej zróżnicowane niż w mieście. Zwłaszcza tym małym i średnim mieście, bo w dużym mieście też już jest to zróżnicowanie sporawe, ale nie aż tak wielkie jak na wsi. Krótko mówiąc, mamy dużą grupę ludzi o bardzo niskich dochodach i mamy sporą grupę o wysokich dochodach. Czyli to jest taki obraz trochę. To jest niekorzystne zjawisko akurat. Dla spójności społecznej tak, przecież. Tak, to się kłóci z zasadą spójności. Przyczyny są bardzo różne, między innymi to, że po pierwsze rodziny wiejskie są trochę liczniejsze niż w miastach, po drugie
Mamy obszary, gdzie są ciągle te problemy dochodowo-rozwojowe, ciągle ten piętno popegeerowskich problemów jest odczuwalne, chociaż się tu poprawiło wiele, wiele rzeczy. Dochody ze względu na to rozdrobnienie z rolnictwa dla wielu gospodarzy są bardzo niskie. No i to razem powoduje, że mamy no właśnie to zróżnicowanie, wysokie zróżnicowanie. Chciałam jeszcze wrócić do tej typologii gospodarstw, bo powiedział Pan o tych gospodarstwach sentymentalnych i też o tych takich, no mam 3 hektary, czerpię źródła dochodu z czego innego, uprawiam, nie uprawiam. I tak sobie myślę, że takie gospodarstwo sentymentalne, czy takie mało 3 hektarowe, jeśli jest na słabej ziemi gdzieś, no to może strata nie jest wielka, ale czy mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że powiedzmy jest ziemia, która jednak powinna być w użytkowaniu rolniczym, a nie jest z różnych powodów, tak? Przecież te zasoby ziemi w Polsce, no słyszy się czasem, tak? Że ziemia, która powinna być użytkowana rolniczo, nie jest, tak? Nie. Czy to jest jakby to jakaś jest, skala jest, duża tego zjawiska? Jest duża, już jest. Uważam, czyli że to jest strata realna? To jest strata paru punktów widzenia. To jest strata dla produkcji rolnej, no bo wiadomo, jeśli się nie wykorzystuje, to nie zwiększa to wolumenu produkcji rolnej. To jest strata często także środowiskowa, bo wbrew pozorom te nieużytkowane grunty pod względem ekologicznym ulegają pewnej destrukcji. To znana jest sprawa, na przykład jak nad Biebrzą przestano kosić łąki, które tam są, porzucono, to się zmniejszyła populacja tak zwanych ptaków łąkowych, tych no nieleśnych, tak, które wymagają koszenia regularnego, one wtedy mają odpowiednie tam środowisko. Czyli krótko mówiąc, jeśli tam całe hektary zarastają krzakami i wysokimi różnymi roślinami, takimi dziko rosnącymi, to niektórzy mówią, to jest czysty ekologicznie, wspaniały teren. Nieprawda. To nie jest to, o co nam chodzi, jeśli to mówimy. To jest porzucony teren, to jest porzucony, zaniedbany. I to, o czym Pani teraz mówi, użyła Pani dobrego słowa, porzucony. Jest taki termin w języku angielskim land abandonment. Land abandonment. To jest porzucenie ziemi tak naprawdę. I chodzi o tę ziemię, która jest ziemią rolniczą, ale nie jest uprawiana. I jak się na przykład leci samolotem i ląduje w Warszawie, to jeszcze przed Warszawą, w tym otoczeniu aglomeracji warszawskiej, z samolotu widać jak na dłoni, że tam co trzeci, czwarty hektar jest nieuprawiany, zarośnięty, te paski są porzucone po prostu. One czekają na nierolnicze zagospodarowanie. I to nie jest dobre zjawisko. Otóż w Europie to jest groźne zjawisko, bo mamy to zjawisko porzucania ziemi, land abandonment, w wielu krajach, zarówno południa, to jest Hiszpania, Włochy, Grecja, duża skala pojawiła się w Rumunii tego porzucania ziemi i duża jest też w krajach skandynawskich, gdzie się nie opłaca, nie ma kto się tym zająć i ta ziemia jest. No to w perspektywie wielu lat, no to będzie oznaczało to zmniejszenie samowystarczalności Europy, tak? Pani, Europa jest chyba jedynym kontynentem, gdzie to zjawisko jest na taką skalę, ponieważ wszędzie się szuka tej ziemi. Ona jest potrzebna. I zawsze podkreślam, że coś z tym trzeba zrobić, bo ziemia i produkcja, która może być z niej osiągnięta, jest potrzebna nie tylko Europie, ale światu. Naprawdę. No tak. Europa może mieć większy, znaczący wkład, bo ma fajne ziemie, ma dużo środków produkcji, jest bogatym obszarem, ma wiedzę, technologię, klimat, też chyba nie klimat jest dobry porównaniu i tak dalej. To jak porównamy z tym, co się dzieje w wielu częściach Afryki i Azji, to jest dar od Boga, ta ziemia i te warunki, które tu są. I to nie należy przychodzić obojętnie wokół tego. Czyli to jest trochę taki egoizm europejski, że nie myślimy tutaj wszyscy razem o tym, że moglibyśmy bardziej żywić inne części świata, a siebie i tak żywimy. Jest w tak? tym sporo egoizmu, tak, to prawda. Dobrze, to wracając do wyzwań społecznych.
samorządy, tak? Ciągle uważamy te samorządy gminne za, i chyba słusznie, za bardzo istotne dla poziomu życia ludzi w tych gminach i za takich, ja to czasem mówię, no, gospodarzy rozwoju lokalnego. Jakie pan widzi najważniejsze wyzwania przed tymi samorządami, powiedzmy w perspektywie 2, 3, 4 lat, no jeśli założymy, że nadal będą miały takie same kompetencje, jakie mają przez ostatnie kilkanaście lat? Samorządy, zwłaszcza te szczebla lokalnego, gminne, to jest jeden z najważniejszych czynników polskiego sukcesu społeczno-gospodarczego. Mogę to powiedzieć pełnym przekonaniem i mam na to wiele, wiele dowodów. Czyli reforma, która się dokonała u zarania transformacji, bo to jest 90 rok, która dała samorządom daleko idącą swobodę decyzyjną, środki pewne, którymi ta gmina może dysponować, wyzwoliła naprawdę dużo energii i pomysłowości. No, wszyscy, którzy się zajmują rozwojem, wiedzą, że tak naprawdę w tym wszystkim najważniejszym czynnikiem jest człowiek, to co jest kapitałem ludzkim, społecznym, ale tkwi to wszystko w ludziach. Jaką gigantyczną rolę odegrali liderzy tego rozwoju lokalnego, wójtowie, no, czy burmistrzowie tych jednostek podstawowych w terenie. I to dzięki temu, jak spojrzymy na mapę Polski, a są takie bardzo ciekawe w różnych opracowaniach, tutaj z panią znamy oczywiście te publikacje, to jest interesujące, że jak spojrzymy na mapę szybko rozwijających się gmin, takich powyżej przeciętnej, to znajdujemy w bardzo różnych miejscach Polski. To nie jest tak, że Polska A i B, że w jednej części to jest tego dużo, a w innych to jest rzadko. Nie. Okazuje się, że na przykład na wschodzie, w centralnej części Polski, na północy, jest cały szereg takich gmin, które są bardzo dynamiczne i tak dalej. Na pytanie dlaczego? Dlatego, że się znaleźli ludzie, którzy chcieli, ale którzy jednocześnie mieli możliwość zrobienia czegoś. Ja znam parę takich gmin i muszę powiedzieć, jak pojadę tam i rozmawiam z tymi ludźmi, oglądam, to jestem zdumiony, jak można było tak dużo osiągnąć. Czyli wracając do pani pytania, ja bym jeszcze zwiększył rolę tych samorządów. Dałbym im więcej środków, bo to nie są środki zmarnowane, to są środki wykorzystane naprawdę w większości. Są oczywiście przypadki niezbyt chwalebne, ale są dobrze wykorzystywane. Czyli krótko mówiąc, ja bym na tą samorządność postawił. Ta samorządność dostała skrzydeł w okresie transformacji, i integracji europejskiej oczywiście, bo pojawiły się środki, z których mogli skorzystać, mogli się ubiegać. W związku z tym, jak idziemy po tych małych miejscowościach, gminach, to widzimy tysiące tabliczek, obiekt zbudowany dzięki środkom europejskim w ramach programu takiego i takiego i tak. I to widać na drogach, na szkołach, na oczyszczalniach ścieku, ale na przykład kultury, świetlice, kwaterach agroturystycznych, już właśnie obiektach kultury, to zabytkach i tak. No i tu, czyli przestrzeń dla inicjatywy, pomysłowości, tego, co ekonomiści dokładnie nazywają endogenicznymi zasobami, te, które są w ich zasięgu i na które oni mają wpływ, się okazało bardzo, bardzo ciekawym. Także to jest coś, co... A więc te wszystkie próby czy głosy mówiące o tym, że trzeba dokonać realokacji uprawnień i środków z samorządnych instytucji na rzecz tych administracyjno-państwowych, to jest droga donikąd i na pewno nie poprawi efektywności tych środków. Czyli tak naprawdę powinniśmy inwestować w wykształcenie przyszłych wójtów.
To by była rola państwa, prawda? Podnoszenie, stwarzanie możliwości nauki, bo ja widzę, jeżdżąc po Polsce, to samo co pan profesor, tak? Te w całej Polsce, w różnych miejscach fantastycznie rozwijające się gminy, a za płotem niby takie same warunki. Gmina, no, biedna, marna, tak? Widać, że bez gospodarza, tak? Cały czas myślę, że te samorządy, gdzie u wójta czy burmistrza silny jest ten etos gospodarza miejsca, tak? Oni z taką pieczołowitością wtedy gospodarują, jak na własnym. Trochę tak to wygląda. Poza inwestowaniem wójtów i liderów tych samorządnych jednostek, to trzeba oczywiście też inwestować w mieszkańców, w ludzi, którzy zarówno w to, co my nazywamy kapitałem ludzkim, czyli w jego umiejętności, wykształcenie i tak dalej, oraz w to, co nazywamy kapitałem społecznym, czyli tym, co ludziom pozwala i skłania ich na przykład do współpracy, co tam poprawia stosunki międzyludzkie, zwiększa zaufanie, ale generalnie zaangażowanie. Polskim problemem rozwoju jest niski poziom kapitału społecznego. To jest na przykład ten dramatycznie niski poziom zaufania, który na szczeblu gminy jest jeszcze niezły. Poprawił się ostatnio, zdaje się. Tutaj to znaczy, przeczytaliśmy w raporcie. Tak, stosunek tak. Do władz lokalnych, do samorządów, ale i do instytucji, które tam działają, się poprawił. Ale już jak weźmiemy szczeble wyższe, zwłaszcza te centralne, to zaufanie jest absolutnie dramatyczne. W społeczeństwie, które ma niski poziom zaufania, na dłuższą metę występują duże problemy rozwojowe. To profesor Piotr Sztompka z Uniwersytetu Jagiellońskiego opublikował niedawno książkę. Zresztą książek na temat kapitału społecznego jest dużo, ale jego książka nosi pod tytule Fundament Społeczeństwa. Zaufanie jest po prostu fundamentem społeczeństwa. I trzeba w to inwestować również. Nie ma obecnie atmosfery na inwestowanie, właśnie. Zaufanie, takie mam głębokie przekonanie, na czym ubolewam, bo to jest coś, co potem, a zwłaszcza w dłuższym okresie, się uwidacznia. Na szczęście jeszcze mam wrażenie, że na tym właśnie najniższym poziomie jeszcze ciągle możemy, bo tam relatywnie niewielkie pieniądze są potrzebne, no, które na przykład są w gestii różnych organizacji, tak i też dużo można zrobić. Tam jest wiara, że coś można zrobić. Tam jest ciągle tak i tam jeszcze, ciągle coś od nas zależy. Jest sporo ludzi, którzy właśnie no, jednak nie mają tej postawy roszczeniowej, tylko mówią tak, chcę, żeby coś było lepiej, to się zaangażuje w tym kierunku. A demografia. Mówimy o tym, że to jest olbrzymie wyzwanie przyszłości i też to jest taka wiedza twarda, tak? Bo już dzisiaj wiemy, ile dzieci się urodziło w zeszłym roku i w związku z tym, ile za 50 lat będzie osób 50-letnich. W każdym z tych raportów, a przypominam, wydajemy je od 2000 roku, jest rozdział poświęcony demograficznym problemom wsi, obszarów wiejskich. I tam jest wiele rzeczy pozytywnych. Zacznę może od nich. Po pierwsze, to co dla każdego demografa jest ważne, cały czas zwiększa się długość życia ludzi żyjących na obszarach wiejskich, ale w mieście też. W mieście też, tak. Tylko co jest interesujące, na przykład to, że spora część, a konkretnie kobiety wiejskie, żyją dłużej niż kobiety miejskie, co dla niektórych obserwatorów jest nieco zaskakujące. No nie jest zaskakujące. Żyją w zdrowszym środowisku, więcej się ruszają. Tak. Może mają trochę mniej stresu wynikającego życia w mieście. Oczywiście, można to wytłumaczyć. Ja też się domyślam, jakie są przyczyny. Mężczyźni żyją krócej niż... Znaczy, ich życie się wydłuża, ale żyją krócej niż mężczyźni w mieście. Mężczyźni na wsi są często sami się zaniedbują, wiadomo, nie korzystają z badań lekarskich, czasem trochę za dużo piją. To są różne przyczyny, dużo palą ciągle jeszcze. Ale generalnie żyje się dłużej i żyje się lepiej nie tylko na wsi, ale i w mieście oczywiście. To, co demograficznie jest też ważne, to są migracje.
ludzie teraz napływają na wieś. I to saldo migracji wieś-miasto, które przez kilkadziesiąt lat było negatywne, czyli wieś oddawała ludzi, od 2000 roku przyjmuje z miasta. Ale czy to jest wieś? Moje pytanie, czy to jest wieś? Liczba mieszkańców Warszawy lekko wzrasta, ale wielu dużych miast w Polsce maleje. To świadczy, tak, że ludzie wynoszą się z dużych miast. Przenoszą się na wieś. Prawdą jest, że większość wynosi się do wsi, czy przenosi się wsi ulokowanych stosunkowo niedaleko. To jest ten wianuszek wokół miast, mniej więcej w promieniu 30-40 kilometrów. Ja żyję na przykład na wsi pod Warszawą i do centrum, a konkretnie do Placu Bankowego, bo tam niedaleko pracowałem przynajmniej dotychczas, to jest 40, mniej więcej 1 kilometrów. I tam widzę jak, ale to była taka swoista granica, jak ja się wprowadzałem, to tam niewielu było takich, którzy się przenieśli. Odważnych, taki desant z Warszawy, tak, jak to mówią, ale teraz jest ich coraz więcej. Ale ludzie się przenoszą także dalej, do dalej umieszczonych wsi i rejonów. Za tym często nie idą miejsca pracy, bo miejsca pracy zostały w miastach i to są dojeżdżający ludzie. Ale się przenosi dużo oczywiście emerytów, rencistów. Trochę wolnych zawodów. Gdzie można, tak jak mój zawód naukowca, to ja siedzę w komputerze na wsi i to jest to samo, jakbym siedział przy komputerze w mieście. Nie ma żadnego. Mało tego, mam więcej miejsca na książki i na spacer. Ta długość życia. Tak, tak. Na przykład to, że codziennie staram się przejechać kilkanaście kilometrów rowerem, na przykład po ścieżkach leśnych. To jest ten przywilej, który mam. Tu z demograficznych jeszcze takich, wieś oczywiście także emigruje za granicę. Mniej więcej ocenia się, że 1/3 migrantów za granicę to są ci ze wsi, ale są rejony, gdzie ich jest więcej i jest ich mniej. To jest w większości migracja tak zwana wahadłowa czy okresowa. Ludzie, to łatwo zauważyć, z jednej strony Podhale, Orawa, a z drugiej strony Siemiatycze i rejon, czyli gdzie widać, że ci, którzy tam się w Brukseli dorobili, budują nowe, piękne czasami domy, albo tam w Stanach, albo w Austrii, albo w Niemczech, czy w Irlandii. Uczestniczą w tej migracji, ale jak mówię, to jest w większości migracja wahadłowa, czyli taka statystycznie okresowa. Nadal są mieszkańcami tak naprawdę swoich wsi czy gmin. Jeszcze jedno. Już kilkakrotnie były prowadzone badania na temat opinii mieszkańców wsi i przyszłości, w tym sensie, czy oni są zadowoleni z tego, że mieszkają na wsi. Czy chcieliby na przykład przenieść się do miasta? Nie chcą. 80% mówi, że nie. Nawet gdyby miała taką możliwość. To znaczy, że nie wiem, tam mieszkanie się pojawiło jakieś, albo tam pieniądze jakieś. Nie. Oczywiście wśród młodych jest to wyższy, więcej by chciało, ale tak to. Czyli krótko mówiąc, obszary wiejskie i wieś są atrakcyjnymi miejscami dla większości i mieszkańców tam już żyjących, i tych, którzy myślą o tym, żeby się przenieść. To jest taka cecha dość charakterystyczna. Wieś się też starzeje, jak całe społeczeństwo polskie, ale na przykład to, o czym nie zawsze wiemy, to, że polscy rolnicy na przykład średnio biorąc należą do najmłodszych w Europie. Średni wiek polskiego rolnika na tle europejskim jest znacznie niższy niż w większości krajów zachodnich, także tych postkomunistycznych. No bo ciągle ci młodzi się jakoś tam trzymają. To jest ze względów, o których wspominałem tutaj. No ale są jakieś od mniej więcej 2 lat symptomy poprawy trochę, jeśli chodzi o dzietność, ale to są bardzo niewielkie, za mało ciągle. No i bo cały czas tych kobiet, tak? Z tych wszystkich badań jednak wynika, że jest
jakby nie ma tej równowagi do końca na wsi między kobietami a mężczyznami. Nie, jest nadwyżka. Że jest nadwyżka tak, mężczyzn, tak, mężczyzn. No to żeby te dzieci były, muszą być kobiety. Kobiety też chętnie migrują do miasta na przykład. Ale to chyba też jest zjawisko no nie nowe, tak? Nie nowe, nie. Nie nowe, to jest jakiś utrwalony już trend. To niestety zbliżamy się do końca, więc chciałam spytać jeszcze o jedną rzecz, bo jedną z dosyć mocno zaznaczonych konkluzji tego raportu jest stwierdzenie, no, że w ostatnim czasie to wieś decyduje o wynikach wyborów w Polsce. I chciałam poprosić o komentarz, bo przecież elektoratu wiejskiego no jest mniej niż tego miejskiego. Około 40% ludzi mieszka na wsi. Też z badań frekwencji widzimy, że to jest elektorat, który głosuje mniej licznie niż elektorat, szczególnie ten wielkomiejski. No więc jak to jest, że mniej ludzi, proporcjonalnie mniej licznie głosujących, jednak przechyla tę szalę zwycięstwa na rzecz tej, a nie innej partii? Jak by pan to tłumaczył? Dwa przykłady, które ilustrują tę tezę. Na przykład przegrana wyborów prezydenckich przez Bronisława Komorowskiego dokonała się na wsi, a nie w mieście. To znaczy mieszkańcy wsi przeważyli na niekorzyść Bronisława Komorowskiego, ponieważ w miastach, gdzie mieszka większość ludzi, on miał przewagę głosów, ale wieś wyraźnie poparła kontrkandydata, czyli przechyliła ten. To jest pierwsza rzecz. Kolejne z poprzednich, bo ta teza jest oparta na badaniach z poprzednich lat. Na przykład kiedy SLD doszło do władzy, też w dużym stopniu dzięki poparciu elektoratu wiejskiego. Teraz PiS zwyciężył w sposób taki wyraźny, w dużym stopniu dzięki elektoratowi wiejskiemu, gdzie ma no, duże poparcie, także dzięki dość wyraźnemu i masowemu poparciu proboszczów wiejskich i kościoła generalnie, który ma wpływ bardzo duży tam na poglądy tych ludzi. Czyli wniosek z tego także dla partii politycznych i dla tych, którzy aspirują do funkcji publicznych, politycznych, zadbajcie o wieś, bo ich poglądy, ich głosy, ich stosunek do różnych spraw naprawdę ma olbrzymie znaczenie. Także sprawa na przykład PSL-u, który uległ osłabieniu, no wszedł do parlamentu, ale stosunkowo niskim tym i stracił dużo na obszarach wiejskich, chociaż był zawsze ważną partią. Zawsze był silny i nikomu się nie wydawało, że... Ostatnim wielkim sukcesem PSL-u były wybory samorządowe, ale wydaje mi się, że i to już gdzieś tam wyraziłem taki pogląd, że wieś do poparcia PSL-u raczej wróci. Raczej wróci, tak? Tak, jest moje przekonanie. Czy może też ta rola tych głosów wiejskich bierze się stąd, że wieś jak już głosuje, to głosuje bardziej jednorodnie? No bo w mieście w sumie jest dużo partii, które zyskują takie no, małe procenty głosów, ale w sumie one powodują osłabienie tych głównych partii, tak? Te partie, które nie wejdą do parlamentu, ale zbierają jakiś procent głosów, no nie wiem, w tych wyborach, tak? Na wsi razem. To rozproszenie na wsi jest mniejsze. Jest mniejsze. Wieś głosuje, tak powiedziałbym, ławą, że jeśli już... Jest przekonana, to aczkolwiek już to się przesuwa. Jak już powiedziałem, że to było w pewnym momencie blisko tam SLD nawet, no już oczywiście PSL tu odgrywał ważną rolę, potem całkiem niezłe miała Platforma, ale na przykład to przesunięcie na rzecz PiS-u jest olbrzymie. To jest, no, PiS wygrał na wsi w sposób taki druzgocący. Także no, poparcie dla Dudy było znacznie większe, a generalnie głosuje za orientacjami konserwatywnymi, takimi. No, nawet autor tego rozdziału dodał, że prawie nawet czasami autorytarnymi opcjami, jak gdyby takimi.
mniej demokratycznymi tymi ugrupowaniami czy orientacjami takimi. Ale może jeśli nastąpi jakiś postęp w tej pracy na rzecz kapitału społecznego, zaufania w takiej dłuższej perspektywie, nie wiem, 30-50 lat, to wtedy ten rozkład głosów i zróżnicowanie głosów wiejskich też nastąpi. Też nastąpi, ale dla wsi zawsze te interesy ekonomiczne i jak gdyby przemawianie do kieszeni było bardzo silnie odczuwane i ma olbrzymi wpływ. Czyli krótko mówiąc, polityka, która nie daje wyraźnych korzyści rolnictwu i mieszkańcom wsi w sensie ekonomicznym, no nie ma szansy na poparcie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.